Właśnie, jeżeli ktoś by się miał spytać, okej, no ale ja nigdy nie nagrywałem, ja, wiesz, źle występuję przed kamerą, ja mam problemy, jestem mało techniczny. Jak byś przekonał taką osobę do tego, żeby właśnie zaczęła i chciała skorzystać z Web to Learna? Okej, okay, pierwsze co? Zgadnij, ile możesz zarobić na własnym kursie online w Polsce. Najpierw motywacja liczbami. I teraz tak, nie można obiecywać złotych gór, tak? Bo są osoby, które zarobią. Ja nawet tak zrobiłem sobie taką statystykę. 68% klientów zarabia mniej niż 10 tysięcy rocznie na swoim kursie internetowym. 22% klientów zarabia więcej niż 10 tysięcy rocznie. A 10% klientów zarabia więcej niż 100 tysięcy złotych rocznie. Jak znaleźć się w tej górce? Trzeba na pewno mieć zbudowaną społeczność, trzeba mieć do kogo mówić, trzeba cały czas, tak jak ty, prowadzisz live, budujesz społeczność, masz szansę na znalezienie się w tej górnej granicy. Ale jeżeli tylko wrzucisz kurs i myślisz, że on się sam sprzeda, to tędy to nie jest droga. Więc tutaj złotych gór nie można obiecać, ale potencjał jest duży. Teraz pytasz tutaj, jak zacząć. Szkoda, że nie mam tej prezentacji, bo łatwo by było, łatwiej by było to tutaj zrobić. Może tak, pierwsze, na pewno potrzebujesz program do mailingu. Ja osobiście polecam tobie na przykład MailerLite albo MailChimp, czyli dwa takie podstawowe systemy do e-mail marketingu, czyli miejsca, gdzie zgromadzisz swoją potencjalną grupę docelową, dasz im na przykład e-booka, oni się zapiszą na twój mailing, dostaną go w odpowiedzi i wyślesz im jakąś kolejkę mailową. To na pewno będziesz potrzebował ten program do mailingu. Drugie, co będziesz potrzebował, to system do płatności. Tutaj osobiście proponuję tobie na przykład PayU. Jak na przykład zarejestrujesz się z naszego polecenia, jest to o wiele tam niższa prowizja. Normalnie jest chyba 2,5%, z naszego polecenia jest 1,7%, więc warto. Polecam też tobie na przykład HotPay. Tam szybkie płatności są około 1,49% i to chyba są na ten moment najniższe na rynku. I też tam współpracujemy jeszcze z innymi systemami płatności. Czyli to jest drugie takie, co potrzebujesz. Kolejne, co musisz mieć, to system do księgowości. Najlepiej, żeby była to księgowość online. Jeżeli masz inne już rozwiązanie, to nic, możesz je zintegrować i tutaj osobiście polecam na przykład fakturownię. Czyli to kolejna rzecz, jaką musisz mieć. Kolejna rzecz, już się powtarzam z tym kolejna, następna rzecz, to musisz mieć kamerkę. Ja aktualnie właśnie teraz mówię z kamerki, nazywa się ona Logitech C920 Pro. Faktycznie przy dzisiejszej sytuacji z koronawirusem jest coraz ciężej ona dostępna, ale ja widziałem, ta cena była kiedyś 300 zł, potem 1200, bo koronawirus uderzył, ale teraz już spada do 500 i myślę, że też spadnie jeszcze troszeczkę niżej. Jeżeli masz większy budżet, możesz na przykład Logitech Brio 4K, czy kupić jakąś sobie lustrzankę. Później następny to mikrofon. Jak zauważyliście, ja mam mikrofon akurat na głowie, bo moje pomieszczenie zbierało sobie dużo szumu, dużo echa, więc ja postanowiłem zainstalować sobie właśnie taki uchwyt na główny. On kosztuje, jeśli dobrze tutaj mam, 90 zł i naprawdę powiem wam, że przez to nie słyszycie całego echa, jakie jest w pomieszczeniu. Ja osobiście wybieram mikrofony firmy Rode. Oczywiście można też wybrać inne, ale ja polecam ten. Kosztuje nieco więcej, bo około 300 zł, ale nie wiem, jaki ty masz mikrofon, ale ja swój uwielbiam. Ja mam Novoxa. Okej, okay. I jaki budżet? 400 parę złotych, półtora, no. Dwa lata temu. No, ja 300 parę, także nie jest źle. Kolejna rzecz to oświetlenie. No i tutaj podstawowe lampy, jeśli dobrze widzę, 185 zł kosztują. Taka lampa, jak widzicie, jedna jest z tej strony, o i tutaj też jest jedna lampka, która pozwala mnie bardzo dobrze doświetlić. I to jest bardzo ważne, żeby to jakość nagrania była fajna.